Pana grada, koniec. Więc my chodzimy koło tej ustawy w ten sposób, tak jak Pani mówi. Dla mnie. To dałem dowód w Solcu Zdroju, będąc wójtem. W strefie A jest parking. Bo ja sobie nie wyobrażałem do czterogwiazdkowego hotelu spa, no, żeby parking był po drugiej stronie strefy, żeby ktoś dojeździł. Dla mnie to było niewyobrażalne. Więc padło, brałem na siebie odpowiedzialność, już teraz to przepadło. Napisz, Artur, napiszcie w dokumentacji, plac utwardzony z terenem zieleni. Ma tak przejść. To przyjdzie kontrol, dostaje upomnienie, on pójdzie, ja wyrzucę do kontrol. Trzeba wziąć na pewnego rodzaju na siebie odpowiedzialność. Nie uczę, broń Boże, nikogo, że trzeba łamać prawo. Tylko, że jeżeli ono trzeba, kwestia w tej nazwie. Wiele. Stąd mówię o tym, że jak przygotowujecie Państwo wnioski, to proszę się starać o firmy profesjonalne. Ona jest droższa. Ale ona odpowie na pytanie, czy potrafi zrobić ten projekt. Na samym początku, nie biorąc grosza. I ona powie, że się nie podejmuje tego, bo jest nie do zrobienia. I to jest poważna firma. A jak biorą firmy, które wszystko zrobią, to na pewno zpieprzą to. A wezmą te swoje 3000, czy tam 5000 złotych. Państwo stworzą iluzję i szuka się winnego wtedy w wójcie, w burmistrzu, w marszałku, w buwie, czym i tak dalej. I tak dalej. To jest takie jakby podpowiedzi do tego wszystkiego, żeby... Narzekamy trochę na strategię jakby wojewódzką dotychczasową, takie padały słowa, a ja chcę Państwu powiedzieć, że nie ma takiej inwestycji na powiecie włoskim, która w ramach tamtych strategii, gdzie radny Adam Pałys, moja nieskromna osobna rady Andrzej Pałys wojewódzki, z Buzka radni, przy tej strategii prowadzili. I chcę Państwu powiedzieć, że ta strategia akurat nie w powiecie włoskim została zrealizowana. Tylko my musimy. Ale czy muszę się do 40 na przykład? No tak, do 20. Tak, no to można było tam do Piosiu brać, nie? To jest jeszcze kwestia wyboru. Ona została zrealizowana, tylko że myśmy tworzyli strategię w 98 roku. To jest inny punkt odniesienia. To jest inna perspektywa. I muszę przyznać, że nie było takiego grupy ludzi, jak dzisiaj, co została, no, dziękujemy bardzo, że Państwo zechcieli przyjść, którym trzeba się Waszym rozumem posługiwać. Bo co to jest umiejętność zarządzania? Posługiwanie się według mnie czyimś rozumem, inteligencją. No trzeba być troszeczkę w głowie poukładane, ale samemu nikt nie jest mądry. Jak ja Państwa tu wielu rzeczach słucham, to padają takie stwierdzenia. Trzeba to nanieść. A ja Wam proponuję, żeby pisząc to, co chcecie uzyskać, myśleli o sobie. O swoim rozwoju. Dać to. Podpisać, nie bać się. Podpisać, dać to. Jak ja widzę, żeby mój zakład pracy się rozwinął? Czego ja oczekuję? I zobaczycie Państwo, że wtedy zbierając to wszystko, powstanie strategia dla wszystkich. Dla rozwoju tego turystyki, tam spa, uzdrowisk i tak dalej, dla Waszych firm, dla społeczeństwa i dania możliwości rozwoju. I wszyscy, na czym, według mnie, na czym polega kapitalizm? Jeżeli raz jest na sali tam 20 i wszyscy zarabiają, to jest kapitalizm. A jeżeli jeden z nas, Mieciusa, straci, to jest złodziejstwo. To jest prawdziwy kapitał. Wszyscy mają zarobić. I zarobi Kurzeja, zarobi uzdrowisko, zarobi burmistrz, wójt, zarobi. Bo Adam wypowiedział, jaki był system w Solcu Zdroju, Państwo żeście przybili bramę. Zarobił. Bo to jest praca nasza, osób publicznych, żeby być oklaskiwanym, a nie gwizdanym. To jest duża sympatia. To się da zauważyć i w wielu przypadkach. To jest ważne. Więc nie wymyślimy dzisiaj na tym spotkaniu nic więcej. Nie damy rady. Ale taką propozycję, jak rzucił Wojtek Kurzej, żeby stworzyć grupę, żeby jak najszybciej, to bardzo proszę. Bo ja siedzę przy strategii wojewódzkiej. Ale proszę Państwa, ja mam czasu cirka 2-3 godziny na 2 tygodnie. 4, żeby tam usiąść. Tak to jest. I co? Będę wiedział, co się u Pana zadziału, będzie działo? Nie wiem.
Choćbym nie wiadomo, jak uszami klaskał o podłogę, to nie wymyślił. Więc po co? Ja nie wiem, jaka ma być koncepcja parku. Bo my mówimy o basenach, myślimy o fontanie, mówimy o tym, o tym, o tym. Pięknie, Wojtek, powiedziałeś to, że jeżeli po Solcu powstają baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne z bardzo bogatą rehabilitacją, rekreacją, balneologią, z tym wszystkim, bez hotelu. 80 hektarów to zagospodarowano. To proszę Państwa, jaka to jest różnica 20 km powiedzcie? To tylko my mówimy, bo chcielibyśmy być, żeby było wszystko jeszcze nie na naszym podwórku, tylko u sąsiada. To jest takie myślenie, to niestety jest naleciałość i tego się nie da wykluczyć jeszcze myślenia. To jest jakiś czas. Ale nie przeszkadza to, żeby stworzyć, tak jak mówię, no marnotrawstwem byłoby, jeżeli się buduje drogę powiatową, żeby o 2 metry nie zrobić ścieżki rowerowej. Bo tego się nie wejdzie. Ale wymyślmy w Busku wspólnie coś innego. Może nie w takim myśleniu, żeby z Buska przyszli, tylko te 6 milionów ludzi, którzy z Polski wyjeżdża, niech nam przyjedzie 50 tysięcy, bo więcej nie mamy rady. Wtedy do tego powiatu. Żebyście wy mogli się rozbudowywać w tym kierunku. I na tym polega nasza wspólna wizja. Na zwracaniu sobie uwagi, na tupnięciu, na wszystkim, ale wspólnym działaniem, co pan Tadziu Teżura powiedział, że jedziemy do Narodowego Funduszu, tu się spieramy, a tam jesteśmy w tym. Trzeba też uczyć ludzi, którzy mają własne pensjonaty, bo rywalizują z sobą w jednej miejscowości i schodzą do ceny 25 zł za noc. A górale już dawno wymyślili, że jest równa sztampa 50 i 6. Obleci te wszystkie pomieszczenia, następnie pewnie, że standardem na początku nabierze. Ale ci ludzie, oni są w tym Busku, w tym Solcu. Tego nam się nie udało, mnie przez 18 lat, tyle, Adamowi 6, nie udaje mu się to. Taki jest trudny problem do dogadania się, do tego, żeby utrzymać sztywny poziom. Więc to trzeba rozmawiać, ale jak widzicie, wy Państwo w tym zainteresowani, to to wprowadzicie. Nadacie pewien rytm, bo się zabijecie sami, a ja przyjeżdżając do Buska będę się cieszył, kiedy dwa zbiję sceny zupełnie i mówię, ale wargubka. Przepraszam za taką prostolinijność, ale no tak to robi do ciebie. W tym wszystkim trzeba, te myśli, to wszystko trzeba spisać. Ja myślę, że jest możliwe założenie, jak nie ma jakiegoś stowarzyszenia, co to daje. Państwo, następne ciało. Ja nie mówię o stowarzyszeniu politycznym. Ja nie mówię o stowarzyszeniu gadania o pierdolach. Tylko stowarzyszenie, jak ma osobowość prawną, to może korzystać z kapitału ludzkiego. Może skorzystać z wielu środków, które burmistrz wasz nie może i mój wójt, a stowarzyszenie może. No to niech się działa. No, dlatego przyszło. Ja przepraszam, czasami mam jakieś ostre wypowiedzi, prawda? Ale one nie wynikają z tego, że chcę komuś dokuczyć, bo daleki jestem od tego i w otoczeniu takich ludzi, jak jest Mietek Sas, może tylko potwierdzić, że bardzo daleki jestem od tego, żeby komuś dokuczać, ale żeby uwypuklić to, że czasami rano, jak się wstaje, to lepiej jest pierdyknąć głową w ścianę, oprócz modlitwy i sikawki i mycia. I wtedy człowiek dojrzewa do pewnych rzeczy. I w ten sposób dopiero coś tworzenia nowego. Lepiej. A nie patrzycie, że to trzeba zrobić, to trzeba zrobić.